Cześć wszystkim, ja jestem Faga i zapraszam was do relacji z eventu PvP Gladiator z serwera jazzitmc.pl. Razem z Alonim oraz Demem reprezentowaliśmy iSquad w tym evencie. Zobaczcie jak nam poszło. Miłego oglądania. Ze mną, uwaga. Z bossem. Na fajnie? A, stres. Jeden. Tak. Na masę. No i słuchajcie, wleciał piesełek. O, agresywnie za Faga tutaj popa. Leci. O, tutaj, o, inna taktyka. Pomału, ale piesełek nie odpowie, zostaje bez odpowiedzi. O, za Faga się popa, ale tylko po to, żeby zrobić większy rozbieg. Piesełek cały czas napiera. Ewidentnie przyparcie do ściany zaraz będzie. Nie, tutaj padła strefa, padło trochę z przodu. Piesełek odpowiada, ależ Just Faga i niestety piesełek przegrywa, a Just Faga to wygrywa, słuchajcie. Nie. A, oglądało. Ze mną, tak, oglądało. Dobra, proszę państwa, w lewym narożniku Just Faga, w prawym narożniku pazury, face to face jest okazywany. O, tutaj pazury odwraca się, o, dyskusja, kłótnia, słuchajcie, tak to wygląda. Buzi! Albo buziak poszedł, albo policzek, nie wiadomo, nie jest, chociaż nie policzek. O, pokazywanie dupy było jak najbardziej. O, dupę. Dobra. I tu, możecie decydować, głosować, czy jesteście Team Just Faga, czy Team Pazury. Team Craft ma... To jest gniewne. Team X. Jakim jesteście? Ekipą Team X czy Gen Z? Pazury. Dobra, więc cóż, uwaga, 3, 2, 1, walka. No i lecą, słuchajcie, lecą. Badają się, nie wiedzą jak tutaj podejść do tej sytuacji. Lecą, ale coś powoli. O, weszło, pierwsze ciosy. Tak, leci, o, kombosy lecą, co się dzieje, pazury zdezorientowane, ale został teraz na łeb. Ale spoko. Cofnął się i tutaj podarł, uwaga, do ściany, zbiera pazury. No i tutaj jest wsparcie, nie wiem co się dzieje, ale odpowiadam. Ojojoj, tutaj jest lepszy. Kołowrotki. Słynne kołowrotki pazerskiego wojownika. Lecą, słuchajcie, lecą i na siebie napierają. Koniec! Chyba Just Faga, tak zwane, słuchajcie, jebać tych, co nie wierzyli. O, słuchajcie, większość było Team Pazury, a tutaj Just Faga wygrywa, ojojoj. No, było, słuchajcie, siadło. Dobrze? No. Więc tutaj brawo jak najbardziej, Just Faga liczy, tutaj brawo jak najbardziej się należą. Co wy odpierdalacie? No, to nad nagram, słuchajcie. Specjalnie to nagram. Ale oni walka o finał. Naprawdę grubo, ponieważ kto wygra to starcie, znajdzie się w finale, słuchajcie, w grubym finale. Dobrze, a więc 3, 2 i pół, 1, go. Dobra, Aloni. Dobrze, zaczęło się. Finałowa walka, Aloni. Walka to o finał. Aloni podbiegł Aloni. Tu najpierw, ale teraz zaczęła się walka. Biją, wymieniają cios za ciosem. Okrążają się. Co to są za piruety, co wy jesteście baletnicami, czy jak? Aloni. Aloni zaczął uciekać. Czyżby był w samej słabej sytuacji? O, został powoli. O, myślałam, że będzie przyparty do góry, ale tak nie jest. Dalej ucieka. Zachował odległość i coś Miker chyba nie ma ochoty podążać za nim. Ale znowu atakują, jest natarcie. Było kilka mocnych ciosów, widziałam te partiklesy. Lecą. Ale nie dajesz go, Dawaj go kurwa, tak jest! O, i koniec, no, zdarza się i tak, posypał się chłop. I zaraz przyjdzie Joanna komentatorka. Dzień dobry państwa! Dzień dobry państwa. Dobrze. Teraz, bo jesteś na podcaście, proszę pomachać główką, czy Faga? Oni są na podcastach. Dobrze. Dominiks? Machaj główką. Świetnie. Dobra, a więc 3. A przepraszam bardzo, gdzie fate to fate? Dobrze, proszę podejść. Aloni, dawaj ich, pilnuj. A więc tak, patrzą na siebie z nienawiścią w oczach, coś kręcą główkami, ale Just Faga z... Zapomniałem, jak to się nazywa. Odwrócił głowę. Z pogardą odwrócił głowę. Widzę, że czat jest bardziej w stronę Fagi. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie.
3, 2, 1, start, walka. Dobra, i ja dodam, że Dominik tutaj pokazał zniewagę dla przeciwnika, ponieważ ściągnął i na ostatnią chwilę założył buty i hem. A teraz możesz, oddaję ci. Zgadzam się z tym, widziałam to. Widzę, że... Twaga rzuca się skacząc, teraz Dominik zmienił swoją pozycję, zaczął się rzucać do Twagi. Walka jest bardzo zacięta, oboje nie odpuszczają, cały czas jest wymiana ciosów. O, Dominik zaczął uciekać, ale zaraz się obrócił i zaczął dojeżdżać Twagę. Zobaczymy, jak to się potoczy. Teraz nagle tańce, jakieś wiry, tutaj uciekanko, tam masz, dwa. Kurwa. Dobrze, lecimy, lecimy, bijcie się, nie uciekaj, jak masz umrzeć, to umrzyj. Dobrze. Dominik zbije mocno, Fagę się trochę cofnął, ale jednak nie ustępuje. Dalej walczą. Walka jest zacięta. Co chwilę są jakieś odskoki, a potem doskoki. Walka nadal trwa. O nie, ale kto by się tego spodziewał? Widownia przewidziała to, co się stanie. Już wiedzieli, że tak będzie. Faga wygrał. Au, co? Dobra, mamy tutaj Just Faga, który jest mini-youtuberem z pelerynką, bo przeniósł sobie Minecrafta do Minecona, znaczy nie do Minecona, do Microsofta. I mamy też tutaj 7 pan Dzio O O. Witamy, witamy serdecznie. Możecie sobie ten... Powiedziałem 7 na początku. Powiedziałem. Dobra, to ja głuchy jestem. O co ci chodzi? No, dobra, teraz możecie sobie ten face to face, nie? Przybliżcie się tutaj, tylko się nie całujcie. No, no. Możecie jeszcze troszkę bliżej. No, super, super. Ty, niegrzeczny. Dobra. Możecie się tutaj zbliżyć, popatrzcie się pikselami na swoje piksele. No, dobra, możecie się oddalić. To nie wiem, ja mam mówić kiedy start, czy ty tam będziesz Tygry Saner pisać na czacie? Możesz mówić kiedy start. Dobra, no to walka za 3, 2, 1, go! Okej. Wow, cóż to za taktyki. O, widzimy poprawne użycie. O, lewego przycisku myszy, jak kryty siadają. Wow. Ale super. Ale strefka, dobrze. Faga, widzę, że tutaj gra. Tutaj 7 chce jakoś ten ograć, ale nie udaje mu się. Faga tutaj akurat na S-ku leci sobie. Super. Kryty, no i GG. No i gratulujemy, Just Faga przychodzi do finału, czyli Aloni i Just Faga zmierzą się no w finale, to już wiemy. No, to dobrze, Faga. Tak się poprawnie używa lewego przycisku myszy i klawiatury. Ostatnia walka. Nie wierzę w to, nie demo studio. Kto wygra? Kurwa, blisko siebie. Ta osoba, która to wygra, przychodzi do ścisłego finału, a stamtąd już prosto na podium. Jedno jest pewne, w finale ktoś na pewno stanie na podium, ale kto będzie pierwsze miejsce, jeszcze tego nie wiem. Były jakieś tam splatkacze, coś poleciało, ochrona rozdziela ich. No ale dobra. Zobaczymy. Widownio, zabierzcie dobre miejsca i nie mrugajcie, bo to nie wiadomo, czy to się skończy szybko, czy tu będzie jakiś knockout padnie. LOL, nie masz hełmu. Nie dostałeś hełmu, czy? Wiem, fory mu daję. Okej. No dobra, więc cóż. 3, nie wiem, będę było na początku, uwaga. On założył. 3, 2, 1, walka. Dobra, demo, come on. Zderzą, ale i walka, dobra, więc padły pierwsze ciosy. Demo tutaj przyatakował. Olol odpowiada, założył hełm w odpowiednim momencie, no i przypiera tutaj demo kilka ciosów. Demo wygrywa, kombosów, demo wygrywa. Ale LOL nie daje się, nie jest to, słuchajcie, pierwsza demo walka wygrywa. Jego to widać, że demo jest miejsce, gdzie się ma przewagę, należało. O, demo przyparcie do ściany, czy to może się ciężko skoczyć dla LOLa, ale tutaj wyszedł tego pięknie i ucieka. No i słuchajcie, szybka sprawa, demo pozamiatał, niestety odpadł. No przykro się robi, słuchajcie, ale wygrany mógł być tylko jeden tego starcia. Dobra, więc tak, słuchajcie, podchodzimy do face to face'a. A czemu tu jest jeszcze demo? A, dobra, to ja sobie polecam fajnie po prostu. Dobra, żeby cię nie było, że wiesz, oni cię nagle zaczną klepać, bo tam toczy się walka. Ok. Chyba do kultury. Powodzenia, Faga. Też ja powodzenia. Też. Wygra lepszy. Wygra tak, misklik, sorry, misklik. Ja po misklikiem oddałem, wiesz? Odruchowo. Ja też. Dobra, good luck.
To dla jak wygra lepiej. No i ja nagrywanie muszę to pani. Chcesz Anna zacząć? Mogę, tak pewnie. Dobra. Dobrze, więc 3, 2, 1, go. No i... Wystartowali, ale jednak... Strony. I poleciało, słuchajcie, lecą, Aloni wjechał w Jaspagę, ale się odbijają, lecą, słuchajcie, krytykale tutaj są konkretne, ponieważ na 5 kratek co najmniej ich wywala. Jo, jest cios za cios, definitywnie w tym momencie nie mogą się chłopaki zdecydować, kto przeważy w tym momencie. Były próby zmylenia przeciwników. Nie, no co? Ile? Ile? Półtorej. No. 3, 2, 1, go. No to jest teraz badanko, jednak panowie nie są zdecydowani. Tutaj nie wiadomo, czy zaatakować. I Aloni padł pierwszy cios ze strony Aloniego. Oj, tutaj były za pleców ataki, ale Jaspaga odebrał to pięknie. Pięknie tutaj zwrócił uwagę na taktyki przeciwnika. Oj, 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 małe lagi ze strony Aloniego się pojawiły, ale już tutaj jedynek jest kontynuowany. Jaspaga obrywa tutaj kilka punktów. Oj, lag, lag. Aloni, no niestety. Lag. O, pierwsze ucieczki były, ale Aloni ma lagi. No i wygrywa, słuchajcie. 7. Druga runda Aloni. No i cóż, odliczaj. Słuchajcie, w tym momencie zdefiniuje to, kto zgarnia ten magiczny punkcik. Czy Aloni, czy Jaspaga. Proszę odliczać. 2, 1, go. I o, faka tutaj pomogło, ale nie wsiadło. Pierwsze uderzenie nie siadło. Tutaj chyba oboje nawet w tym momencie mają jakieś drobne lagi. No. Ale co jest? Co się dzieje? Aloni, no na pewno na niekorzyść tutaj nie pada, wiem. Nie wiem jeszcze których przeciwników, ale no ale... jak się tepa, jak Enderman, tajemna broń, słuchajcie, świat, o którym nie mieliśmy pojęcia, została aktywowana. Dedocują nas. No bez kitu, ja nigdy lagów nie miałem. Sabotaż. No i nie wiadomo, słuchajcie, kto z tego wyniknie, to jest Dido skąd... Oj, Aloni wygrywa w tym momencie. Fulla miałem. Dobra, odliczaj Anna, może da radę na tych lagach. 3, 2, 1, go! Oj, ale już w powietrzu. No i oj, tutaj może być ciężkie zadanie dla demo, żeby rozgryźć te lagi, ponieważ tepa się do. No bez kitu. No nie jest to zdecydowanie łatwe, ale raczej pojawia się i znika, słuchajcie, jak nie powiem co napadać. No demo nie ma łatwego zadania, żeby to rozgryźć. To co się dzieje w tym momencie z Aloni. Oj. Słuchajcie, przypomina mi się pewna piękna walka Murańskiego z Arkadiuszem Tańculą. Zdecydowanie Aloni jest już w innej krainie. To co się z nim dzieje, to jest po prostu nie do ogarnięcia, przyparcie do ściany. O, demo przypiera do bariery, do ściany. I Aloni wychodzi z tego, ale jednak ucieka, twierdza, że to nie jest to dla niego. O regeneracji, czy uda mu się zregenerować? Nie regeneruje to się w ogóle. Nie ucieka, jak o, już się nie da regenerować? O! O, więc słuchajcie, w takim razie nie ma regeneracji, to jest czysta walka, czysta. Ale skam, demo, tutaj karcie rąbane. Aloni go do końca, ucieka, do zera, Aloni, a demo, no dobra, będziesz dobra, dobra, nie, tak, nie, do. Dobra, ja muszę! No nie, muszę! Jak musisz umrzeć, to słuchajcie, pewna nutka, pewna ja nutka się nie poddam. Pewna nutka mi się przypomina. Nie wiem, czy mieli jakiegoś bota muzycznego, chociaż nie wiem, czy tu się da puścić. No, kto umrze, ten umrze i trudno, dokładnie. Aloni się nie poddaje, mimo ucieczek stawia czoło demo. Dobra, nie uciekam. Skoro to nie ma problemu, słuchajcie, kryzysowa sytuacja się pojawiła. Sytuacje się odwróciły, rola się odwróciła. No a jednak nie, żartowałem, jajcowałem. No i jest. Aż pies wkurzył, słuchajcie, pies dopinguje ewidentnie. Kiwic się pojawia, a jak wiemy... No chodź tu! To jest kolejna dopingada. Nie, wytrzymam. No ty też tak uciekałeś. O! Oj, poszedł, słuchajcie, ale knockout! 7 serc. 3, 2, 1. Grzybek teraz się wtrącił. Dobra, no i jest starcie. Muzykę włączcie sobie, bota muzycznego, on tutaj doda na pewno klimatu. Nie, kto pierwszy? Półtora serca ci zostało. Półtora serca. Jakim tyle samo ci dawałem? Znowu mamy wyrównane, ale już mamy wyrównane emocje konkretne. A dobrze, 3, 2, 1, go!
Ty się ekscytuj tą walką, ponieważ teraz się dowiemy, czy będzie finalista, czy będziemy znać, znaczy finalistę. Ale ja zajęłam się paleniem grzybów. Jezu, ale ty się teleportujesz, nie? Czy zajmiemy się, czy poznamy pierwsze miejsce? No chodź tu! W tym momencie Alonie mu przeleciała szansa, bo mógł być bardzo szybciutki knockout. Demo się nie daje. Uciekaj, nie, jeszcze bez potem. Zobaczymy, kto to wygra, to starcie. Czy Demo, czy Alonie? O, dzień! Znamy pierwsze miejsce! Nie powinno tak być, ale znamy pierwsze miejsce! Ale czy ty możesz? Okej, okay. Poproszę podejście do Fate to Face'a, a nasza widownia niech obstawi. Czy jesteście Team Faga? Nie no, nie zdaje mi zbroi, nie opadł. Yeah. W ogóle ja mam kurde zbroję na ten, zbroję na low, ale nie wyrwaj. Ja się ja na połowie, ale to... Zaczynam. Do końca lecimy, a nie? Nie tak jak Aloni, spierdziela w 4. Bez uciekania. Dobra! Bez uciekania. Spadajcie, będzie... No, ale są teraz nie mili, co nie? Już odliczyłeś? Myślałem, że będziesz mówić na głos. Dobra, no i wjechali w siebie. Oj, faga, tutaj jest, tutaj, o jakie krytykale lecą, leci, odsuwa się na 5 kratek, przesuwa, więc rzuca. Widać, jest tutaj dobra technika na rzucanie przeciwnikiem, ale faga się nie poddaje, podchodzi bliżej po to, żeby zadać mocniejsze ciosy. I Demo wygrywa. To słuchajcie, Demo wygrywa tę pierwszą rundę. 3, 2, 1, walka. Drugie starcie, słuchajcie. Czy tutaj będzie kolejny pojedynek, który skończy się wynikiem 1-1? Czy już poznamy drugie? Zobaczymy, czy tutaj. Ale strefa poszły, ale Demon poszedł od lewej, prawej, lewej, prawej, ale poszły kombosy. Jaspaga przeparkowała ściany, no i Demon skończył, słuchajcie. Demon jest pierwszą osobą, która zakończyła tą falę 1-1 i tym samym zdobywa punkt, a to znaczy, że znajduje się na podium, na miejscu drugim, słuchajcie. Dobra, poprosimy do kamery się ładnie uśmiechnąć. Joanna, noż, ja cię zaraz jebnę. O, sorry. Peace. Peace. Ej, czy ty naprawdę się obróciłeś tyłem? Ho. Tak. Ale zrobiłam się.